thank you Walka duchowa to rzeczywistość naszego życia. Zły duch nigdy nie da nam świętego spokoju, nie znajdziemy go w litanii do wszystkich świętych. Aby walczyć, trzeba mieć broń, oręż i to nie swoją, ale tą, którą przekazuje nam Pan Bóg. Jaka ona jest, o tym mówią karty Pisma Świętego i doświadczenia świętych. Warto pamiętać, że zły duch doskonali metody swojego działania, jest tysiące razy inteligentniejszy od człowieka, dlatego nieraz zmienia sposoby walki, szuka naszych najsłabszych punktów, dlatego trzeba czuwać. Adam i Ewa przestali czuwać. Chodzili z Panem Bogiem pod rękę, a na drugi dzień popełnili w raju grzech śmiertelny. Czuwajcie i módlcie się, powiada Pan Jezus. W grze w piłkę nożną ważny jest atak, ale nie wolno zaniedbać obrony, bo zawsze można stracić gol, a czasami jest to gol samobójczy. Jak święci, których spotykamy na łamach książki, święci, którzy zwyciężyli szatana, walczyli ze złym duchem. Metody są bardzo proste i tradycyjne. Nie ma tu jakiegoś czary mary, hokus pokus, czy nadzwyczajnych środków albo szczepionek. Chociaż jesteśmy zaszczepieni przeciwko złemu duchowi przez sakramenty święte. Przez chrzest, bierzmowanie, każda spowiedź nas zaszczepia, a także sakrament namaszczenia chorych. Wszczepienie w Chrystusa sprawia, że mamy większą odporność. Na działanie zła i bardzo dużo duchowych antyciał, przeciwciał, mówiąc dosłownie. Pierwszą drogą do walki ze złym duchem jest modlitwa. Bez Boga nic nie możecie uczynić. Święci trwali na modlitwie, nawet jeśli ta modlitwa była trudna, nawet jeśli trzeba było się do niej przymuszać. Także gdy czuli się słabi, chorzy, ich serce lgnęło do Boga. A zatem modlitwa. Drugi środek to asceza, czyli dobrze rozumiany i pojęty post. On zawsze wzmacnia ludzkiego ducha, nie tylko wzmacnia wolę. Pan Jezus mówi, że złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem. To słowo i jest tutaj bardzo ważne. To są jakby dwa miecze duchowej walki. Święty Antoni Pustelnik pościł, pościł ojciec Pio, pościła święta Katarzyna Emerich, Franciszek z Asyżu i wielu, wielu innych herosów ducha. Trzecia droga to krótkie zawołania, które pomagają nam Natychmiastowym uzyskiwaniu pomocy, to imiona Jezus, Maryja, dodałbym święty Michale, warto przywoływać i świętego Michała, bo On przychodzi z niezawodną pomocą, ale także samego Pana Jezusa. raz można powiedzieć Jezus Maria tak bez, bez żadnego szacunku. Ale kiedy powiemy Jezus, Maryja, to jest wzywanie pomocy. Chrystus jakby pytał, wołasz mnie, w czym ci mogę pomóc? Matka Boża pospieszy z niezawodną pomocą. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort zachęcał do częstego przywoływania Maryi i powierzania się jej macierzyńskiej opiece, okrywania się jej płaszczem. Jedną z metod walki ze złym duchem jest też odsyłanie złego ducha pod krzyż, bo diabeł na krzyżu przegrał krzyża się boi. Dlatego święci czynili też znak Krzyża Świętego to takie proste w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen albo pobłogosławienie znakiem krzyża czyni to kapłan. Ale każdy to też może uczynić i to na pewno pomaga. Kto nie wierzy, niech zapyta świętej Teresy Zawilla czy świętej Faustyny. Inny środek walki ze złem to woda święcona. Stosowała ją wspomniana Teresa, Faustyna, ojciec Pio. Podobno. Kiedy egzorcyści używają wody święconej, to powoduje do powstawania na opętanych pęcherzy oparzeniowych. To może przerażająco brzmi, ale to ujawnia jaka jest moc wody święconej. Jej moc wynika z tego, że Pan Jezus umarł za nas na drzewie krzyża i zmartwychwstał. Stąd mamy nie tylko sakramenty, ale i sakramentalia, co zwiążesz. Na ziemi będzie związane w niebie. Woda święcona ma szczególną moc w walce ze złem, dzięki władzy, jaką Chrystus przekazał Kościołowi. To tylko niektóre ze sposobów walki ze złym duchem. Dobrze wiemy, że potrzebna jest też znajomość pisma świętego. Pan Jezus punktował diabła cytatami z Biblii, kiedy ten, takie same cytaty, kierował do niego. Na pustyni i wspomniana już Eucharystia jeśli mamy czyste serce, oczyszczone przez spowiedź, wypełnione Chrystusem pod postacią chleba, wtedy jesteśmy mocni. Święci, którzy zwyciężyli szatana to tytuł książki, o której tutaj mówię ale każdy z nas może takie zwycięstwo odnieść. Ważne, żeby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas, z Boga, bo któż jak Bóg?